sołtys, garbacz to jest sołtys szczególnego sołectwa. To jest taki sołtys z charyzmą. W tej chwili pełni urząd sołtysa od 2002 roku nieprzerwanie, to już jest czwarta kadencja, ale z samorządem jeszcze wcześniej jako radny właściwie od samego początku ma styczność. Gabon w tym czasie, prawda, zmienił się zupełnie nie do poznania. Potrafił do pewnych ważnych spraw mieszkańców namawiać, przekonywać i skutecznie przekonywać. Współpraca z panem sołtysem to rzeczywiście jest współpraca mocno partnerska. To jest coś, co jest wyzwaniem. Dla niego jest wyzwanie czasem współpraca z urzędem, z burmistrzem jednym czy drugim. Czasem dla burmistrza jest również wyzwanie współpraca z panem sołtysem, ale to zawsze jest jeden cel. Zawsze jest cel taki, żeby osiągnąć dobro tych, dla których służymy, dobro tych mieszkańców. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję panu sołtysowi. Cieszę się, że nominacja, którą złożyłem, uzyskała uznanie kapituły. Bo rzeczywiście to są długie lata bardzo ciężkiej pracy i takiej pracy, której zapewne wszyscy, którzy tutaj są, ty się, którzy jesteście na tej sali dzisiaj, nie oddajecie całych siebie. To jest taka bardzo niewdzięczna praca. To jest taka praca, która czasem daje tą satysfakcję, która trzyma przy tej pracy społecznej, ale w ilu momentach jest naprawdę bardzo mocno niewdzięczna. Na was, jakby tych najbliżej ludzi, skupiają się pierwsze, najistotniejsze i takie emocje ludzi się skupiają. Więc serdecznie za to dziękuję, że nad tym wszystkim stajecie, widzicie dobro. I dziękuję dzisiejszemu laureatowi, gwieździe numer 1 tegorocznego komisji.